Związku Szkół nr 3 im. Stanisława Stasica we Włoszczowie to szkoła z tradycjami. W tym roku przygotowujemy się do obchodu 60-lecia istnienia szkoły. Zespół szkół oferuje kierunki kształcenia w trzech typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz szkole branżowej pierwszego stopnia. Poza normalnymi statusowymi obowiązkami szkoła pozwala realizować się w dziedzinie sportu, w dziedzinie aktorstwa i w dziedzinie wolontariatu. Posiadamy boisko sportowe wielofunkcyjne, posiadamy strzelnice, posiadamy siłownię. Również nasza młodzież od wielu lat systematycznie wyjeżdża na praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Na najbliższe lata ten program będzie kontynuowany. Mamy akredytację upoważniającą do wysłania w najbliższych 5 latach 300 uczniów na praktyki zawodowe. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Klimat szkoły jest przyjazny dla ucznia. Zapraszamy wszystkich. Wygląda ta szkoła z perspektywy nauczyciela? No, myślę, że całkiem fajnie. Grono pedagogiczne jest bardzo miłe i naprawdę miło się tutaj przychodzi do pracy. Ludzie są bardzo serdeczni i również i uczniowie. Są takie klasy naprawdę, do których ja przynajmniej przychodzę z przyjemnością i ten czas tam spędzany jest naprawdę w miłej atmosferze. Tak właśnie wydaje mi się, że ta szkoła jest bardzo przyjazna, zarówno dla pracowników, jak i dla, myślę, dla was, dla uczniów. Oh,
Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, jest nawet miejsce parkingowe, są toalety, mamy podjazd, w internacie znajduje się również winda, która ułatwia przedostanie się na wyższe piętro. Też ucznia, który zdobył 2 razy Mistrzostwo Świata w łazikach marsjańskich. Programował tego łazika i jeździł nim. Przy zespole szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica oferuje 102 miejsca dla uczniów. Pokoje są 3 i 4 osobowe. Do dyspozycji wychowanków są kuchenki, świetlica, jadalnia oraz sala, tak zwany Hades, ze stołem bilardowym, piłkarzykami i rzutkami, w której można spędzać wieczorny czas wolny. Kadrę wychowawczą stanowi wykwalifikowany zespół, dbające o dobrą i ciepłą atmosferę, aby każdy mógł się tutaj czuć jak w domu. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do internatu.